martwi jak w garncie. Na zmianę słońce i śnieg. Idzie do wody od razu, żeby go nie męczyć. O, jakie rybsko! Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o łowieniu pstrągów, pstrągów tęczowych i bonus życiówka pstrąga potokowego. Nie spodziewałem się, ale jestem bardzo z tego zadowolony. Na filmie łowiłem streamerkami białymi, czarnymi i na skoczku miałem nimfki bądź mokre muchy. Jedną rybę na taką czarną nimfkę złowiłem, resztę na białe i na czarne streamerki. Mimo wszystko ryby niełatwe, trzeba było trochę pokombinować, żeby je złowić. Filmik jest z dwóch dni łowienia. Pierwszy gdzieś w połowie, pierwsza część jest gdzieś z połowy marca. Potem przyszło ochłodzenie i to bajorko mi zamarzło. I drugi raz, jak już odmarzło, ryby się troszeczkę bardziej rozkręciły. Troszeczkę lepsze brania, aczkolwiek w dalszym ciągu trudne. Ale też udało się złowić właśnie pięknego samca pstrąga potokowego. Jeszcze raz zapraszam na film. Cześć. Dzisiaj z muchówką na takim łowisku, gdzie są pstrągi tęczowe, są palie, jest troszeczkę potokowca, są jazie, troszeczkę białorybu. Łowisko wyjątkowe, bo wodostojąca, a pstrągowa. Jak w garncie. Na zmianę słońce i śnieg. Broda na muchówce? O, tak to wygląda. Niestety.
40 cm. Pierwsza rybka dzisiaj. Na szczęście. Dobra. Leniucha. Skurczybyki. No trochę nie wiem, wypuszczę go, ale nie wiem czy przeżyję. Gorąca herbata jest nieodzowna. Miałem jeszcze jednego pstrąga. Szkoda, że mi się nie nagrał, bo bardzo ładnie skakał. Naprawdę szkoda. Może będzie następny. Ryby stoją dzisiaj głęboko przy dnie, nie widać ich na powierzchni, a zwykle je widać. Te brania są właśnie przy samym dnie. Jednego miałem właśnie na leniucha, także zarzuciłem, czekałem aż dojdzie do dna. Poczekałem jeszcze chwilę taką dłuższą. Nawet nie musiałem prowadzić, tak jakby zebrał z dna albo tuż nad dnem. Trzecia próba na moim jeziorku, zalewie, nie wiem jak to tam nazwać, po prostu woda z pstrągami tęczowymi i paliami. Woda zielona jak na Słowenii, jest moja mała Słowenia, tyle że woda stojąca. Oczywiście to jest też test kamerki. O, proszę. A i tak. Oj, tak to nie wolno. Tak to nie. Ten pan też jest strażnikiem, także. No, to by musiał sam sobie mandat dać. No, ten jest większy chyba. Ten jest taki chyba trochę większy. No, o! A to nie jest tęczak, tylko potok chyba. No, potok. I to taki, z 50. No i to taki z 50 cm. Jak troć. O, jaki pysk,
O matko, o matko. A! Ale potok, ja cię kręcę. No 50 jak nic. Chodź, zdjęcia mi porobisz. Samiec. Jeszcze chwilę i by spadł. O, jakie rybsko. O, żebycie. Ale rybsko. Zobacz, jakie rybsko. Szybko go zmierzę. 55 cm. 55 cm. I to wziął na tą dużą muchę? Tak, na streamera wziął, no. Ojej, ja. A ja na czarnego streamerka. Wiesz co, poczekaj, wiesz co, w wodzie go ten przeciągnę tutaj. 55 cm, no nie spodziewałem się. Życiówka, no co by nie mówić. Życiówka, samiec. Jakie zębiska, kufa. Ło. Idzie do wody od razu, żeby go nie męczyć. O, jakie rybsko. Życiówka. Tu się coś spławiło. A przed chwilą tu gdzie łowię. O, tu się spławił. I co? Nie biorą? Stasiu walczy po drugiej stronie. W słoneczku był cieplej. Ładny potokowiec. I niech rośnie dalej. Proszę? I niech rośnie. Jak tata. Ale przepięknie ubarwiony. Woda jest fajna, to one tutaj są ładne. I piszę, że oszkuje, nie? Na to mu rzuciłem. Ale walczył okropnie. Jeszcze bardziej walczył jak pieczaki. Super. Tak. Ja miałem tutaj, mi wychodziły, miałem skubnięcia. One się gdzieś tu kręcą.
Aż znowu, no. Ale mnie robią tutaj w konia. Ale to już jest właśnie czwarty czy piąty raz właśnie. Muszę tego tutaj chociaż jednego stąd złowić, no tak mi w konia robią. Ale był przed chwilą. Jest. To jest. Czak. Jaka ładna rybka. Paszuk, patelniak. 30 parę centymetrów. Jest zabawa. Ostatnie trzy rzuty.